dwukrotne zwycięstwo w finale. Myślę, że jakby dużo roboty zrobił tutaj ten mecz we Wrocławiu, kiedy udało nam się wygrać na bardzo trudnym terenie, bo Sparta właściwie ostatnio to, jeżeli przegrywał u siebie, to chyba tylko z drużyną Motoru. Natomiast no dzisiaj, cóż, początek, może przed meczem jakieś tam nerwy i niepokój, ale potem te drugi, trzeci, czwarty i piąty wyścig wygrane 5-1 właściwie ustawiły całe zawody i później już wszystko odbywało się bardzo spokojnie. Udany, ale też i były pewne problemy, bo w środku sezonu, kiedy były bardzo wysokie temperatury, no niektórzy zawodnicy mieli problem z dopasowaniem sprzętu do warunków torowych, ale udało nam się to szybko opanować i w tej fazie play-off przegraliśmy tylko chyba jedno spotkanie, także myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Przyszedłem w godzinach południowych na stadion, to już widać było, że jest ok, że po zdjęciu plandeki tor jest w dobrym stanie, a jeszcze było parę godzin, więc taka kosmetyka zrobiła swoje. No i myślę, że nikt nie miał żadnych uwag odnośnie toru. Znaczy każdy jest inny. Pierwsze było o tyle niespodziewane, że mieliśmy problem, bo kontuzja Mikkelsena i wysoka porażka w Gorzowie. Drugie, no to pech Sparty Wrocław rok temu, kiedy była właśnie bardzo zdekompletowana. No a dzisiaj to cóż, po prostu chcieliśmy potwierdzić wartość naszą i myślę, że to się udało.